Siemanko, tu Janko, widzowie. Witajcie w kolejnym odcinku z BeamNG Drive. I dzisiaj, słuchajcie, zamierzam zrobić skoki szybkimi samochodami. Także bierzemy Car Jump Arena. Oczywiście zaznaczamy rampę i klikamy umieść. Słuchajcie, mam nadzieję, że odcinek będzie Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Okej. Także skaczemy jednym monster trackiem, który mam nadzieję jest dość szybki. Lecimy oczywiście, pomału. Ciśnie, mówię Wam nieźle. Ale wielki też jest. Lecimy na razie. Okej. Okej. Zobaczymy, jak daleko zaleci. No nie aż tak daleko, jak myślałem. Ale słuchajcie, dość daleko, jak na takiego monster trucka. Okej, teraz dachujemy. Właściwie to się niszczymy tylko. No i co tu się wydarzyło? No powiem wam, jest nieciekawie, bo jak widzicie, sami wiszę w powietrzu. No nie, że wiszę w powietrzu, ale jestem lekko uniesiony. I tak to się prezentuje. Tak, wracamy na miejsce i lecimy dalej. Okej, postanowiłem trochę zaszaleć i wziąć kolejnego, tylko troszeczkę słabszego, takiego, który nie ma prawie materiałów. Także lecimy. Bo jestem ciekawy, słuchajcie, jak on skoczy. Z ciekawości, tak? On nie ma materiałów, czyli nawet silnik mu nie powinien dednąć. A w sumie dednął. Okej. Słabo. Ale no... Nie dziwię się, to są monster trucki w końcu, to one nie powinny skakać aż tak daleko. Okej. No. Co się jeszcze wydarzy? Jestem ciekawy. Dobra. No słuchajcie, chyba się coś zaczyna powoli jarać. Tak? Nie, dymi się. Jak sami widzicie, ale można go podpalić za pomocą zabawy, albo na przykład usterki zrobić. No i właśnie w taki sposób. Słuchajcie, tak się prezentuje na chwilę obecną to uszkodzenie monster trucka. No dobra, nie jest źle, nie jest najlepiej, także przechodzimy dalej. Może jednak skoki monster truckami? Co myślisz, Tati? Nie kombinujesz, bo to się Ciebie nie podoba, bo kombinujesz cały czas. Ale to by było nawet fajne. No świetne. Każdy taki sam, bardzo świetny. Okej, lecimy z następnym monster truckiem. Także mamy tutaj jakiegoś takiego całkowicie innego, którego jeszcze nie wybierałem. Chociaż wiem, że jest podobny. Oj, a czego się nie spodziewałem. Mam nadzieję, że temu silnik nie zdechnie. Chociaż nie, chyba zdechnie za chwilę, no. Zdechnie? Nie, jeszcze nie zdechł. Także dobrze. Przechyla się za bardzo, no. To jest minus, za bardzo się przechyla. I przez to jest trudniej go opanować w powietrzu. Okej. Co tu się wydarzy? No nic, po prostu... W zasadzie ten monster truck to jest modyfikacja. Ogólnie ta modyfikacja była opłacalna, tylko że problem w tym, że akurat one się właśnie bardzo łatwo niszczą, tak samo jak te koła, no nie? Także myślę, że przechodzimy dalej. Okej, okay. Mamy jakiś bomb skład, chyba z bombami jakiś, bo coś się tak kojarzy nazwa. Aj, dobra, może być, to w końcu monster truck, on nie zwraci na to uwagi w ogóle. Jak sami widzicie, on w ogóle tak jakby nie poczuł tego, no temu już mniej silnik, jest mniejsza opcja, że silnik zdechnie. Okej, okay, ale też się przechyla, też w sumie, o kurde, ale opony. Patrzcie, patrzcie jak ja jadę. Patrzcie, bez przednich opon. Ale śmieszne. No dobra, tak się prezentuje na chwilę obecną nasz monster, tak jesteśmy pod wodą. Teraz wybiorę jakiegoś lepszego. Okej, okay, wziąłem pierwszego zwierzchu, takiego najsłabszego chyba, który jest pierwszy.
Tak chciałem z ciekawości zobaczyć, jak on tutaj będzie działał mi. No, od razu widzę, że mu silnik za chwilę zdechnie, także... Okej. No, jak widać, patrzcie, jak to wygląda z kamery kierownicy. Wiem, przerażająco. Jeszcze jak teraz patrzcie, jak się dachujemy, to wygląda jeszcze bardziej przerażająco. Patrzcie, widzicie? Nawet nie jestem w stanie sprawdzić orientacji mojej, nie mam orientacji w ogóle. Ale coś przeczuwam, że jesteśmy na tym. No, właśnie tak myślałam. I tutaj dziś jesteśmy. Dobra. No ciekawe, słuchajcie, zniszczenie, ale zobaczę teraz, co się da zrobić. Okej, wziąłem mocny traka takiego z logiem BeamNG Drive. Myślę, że powinien być okej. No jak sami widzicie, jest dość szybki. No, ale myślę, że powinien być trochę szybszy. I powinny zrobić coś takiego, słuchajcie, żeby mój na przykład silnik nie zdychał tak szybko. Bo na chwilę obecną to strasznie silnik muli. Okej. Jeszcze się da jechać. Jest dobrze. Powoli. Okej, no dziwnie. Tak się prezentuje zniszczenie z kamery środkowej. No wiem, że niesatysfakcjonująco, ale przechodzimy dalej. Okej, mamy inną wersję Monster Trucka BeamNG Drive. To jest, słuchajcie, kombiak. Sami widzicie. Ale no tak dość... Też myślę, że mu silnik szybko zdechnie. Czy nie? Tak myślałem, no. Pewnie tak. Już mu będzie zdychał. Okej, pomału. O nie. Nie cierpię takich momentów. Patrzcie, widzicie, teraz tracę kompletnie orientację. No wyobraźcie sobie, że siedzicie w takim aucie i teraz kompletnie nic nie rozumiecie, co się dzieje, tylko dlatego, że właśnie nie dość, że silnik nie działa, nie da się gazować, to wy jeszcze nie macie orientacji, bo strasznie dachuje się. No dobra, tak to się prezentuje, jesteśmy w wodzie w ogóle. Teraz wezmę coś najszybszego. Okej, wziąłem jednego z szybszych, mam nadzieję, że on będzie najszybszy z tych wszystkich, że on w końcu mnie nie zawiedzie. Okej, na dwóch kołach cisnęliśmy przez chwilę. No Monster Trucku, proszę, chociaż ty mnie nie zawiedź. Dobra, silnik mu zdycha, ale to wiadomka. Teraz tylko wystarczy puścić wszystko. I pięknie, pięknie zrobimy tego flipa. No prawie. Okej. Zobaczmy, jak bardzo się poturbujemy. Okej, widzę, że mocno. Gdzie ja w ogóle jestem? Aha! Patrzcie, jak pięknie na trybuny wyleciałem. No, także myślę, że to będzie idealna miniaturka, słuchajcie, dosłownie. Także hop, jeszcze tutaj pięknie. Tak to się prezentuje, słuchajcie, na chwilę obecną. Wiem, śmiesznie, ale przechodzimy dalej. Okej, postanowiłem wziąć Monster Trucka z firmy Nomi, także teraz myślę, słuchajcie, że powinno być dobrze. Oj, hamulec ręczny zarzuciłem, widzieliście? Jeszcze raz. Nie wyszło, bo literą T można zarzucić hamulec ręczny, to jest idealny do robienia salt. Bo się przechylamy strasznie, patrzcie. Dobra, lecimy. Dobra. I uwaga, przy samym końcu zaciskam ręcznie. Hop, patrzcie, widzicie? I teraz puszczam ręczny i możemy swobodnie jechać dalej. No i super. Pomału, silnik zdechnie? Już zdech, dobra. Pomału. Oj, no dobra, to nie był chyba dobry pomysł. Ale słuchajcie, prezentuje się uszkodzenie bardzo satysfakcjonujące. Tak, wiecie, że jest... Wygląda strasznie dziwnie, bo tutaj jakby przenikło auto przez barierę.
Także myślę, że polecimy sobie dalej. Okej, okay, wziąłem jakiegoś, słuchajcie, Destructions. Przepraszam, co tu robi ten piesek? No dobrze, może być taki monster truck, ja takie lubię. Także lecimy. Okej. Okay. Bardzo fajnie się ogólnie nimi prowadzi te monster trucki, ale ciężko się wykaraskać z jakiegokolwiek, słuchajcie, jak na przykład coś źle zrobimy, to potem jest się ciężko z tego wykaraskać. Także trzeba mieć jednocześnie i mózg, i słuchajcie, bawić się jednocześnie monster truckiem, także no dobra, może być. Oj, ale no tego już nie planowałem. Zobaczmy gdzie... Co jest? Co jest? Co jest? Gdzie ja jestem? Widzę, że jestem na pewno nad powierzchnią. Ale co się dzieje teraz? Czekajcie. Ej, o co chodzi? Tak jakby mi trochę zmieniło. Aha. Dobra, wylądowałem, patrzcie. Chyba wylądowałem... Kamera się zepsuła, no. Widzicie, wylądowałem tutaj na boku i przez to mam taką zaświrowaną kamerę. Także teraz pasowałoby zmienić jeszcze. Okej. Okay. Pomału. Tak to się prezentuje, słuchajcie. Także przechodzimy dalej. Słuchajcie, wziąłem jakąś najdziwniejszą nazwę tego Monster Trucka i jestem ciekawy, czy tak samo będzie się dziwnie prowadził, czy coś. Także myślę, że lecimy. Ognia. Przepraszam, co się stało? Aha, bo ręcznie zacisnąłem, dobra. Także ognia, słuchajcie, hop, lecimy. Fuh, stajemy na kołach oczywiście. I pięknie popylamy. Okej, okay. Aż z kierownicy, słuchajcie, zobaczę, jak będzie wyglądało takie salto. Okej, okay, jesteśmy tu. Gdzie teraz? Teraz? No ten akurat się jakoś specjalnie nie uszkodził, tylko co? Tak śmiesznie on wygląda. Może pasowałoby bardziej to... Także słuchajcie, myślę, że przechodzimy dalej. Hirochi był? Gdzie tu jest? Hirochi? Okej, okay, słuchajcie, wziąłem takiego z firmy Hirochi, jego jeszcze nie było, także myślę, że powinien się spisać, słuchajcie, na medal. Nim ogólnie nie jeździłem, także myślę, że pędzimy. Okej, okay. No prowadzenie jest już dużo lepsze niż poprzednie. Lepiej się trzyma ziemi. Oj, dobra. Hop, juhu. Oj, ale prędkość ma trochę słabszą niż reszta. To teraz, up. Okej. Okay. Dobra. Widzę, macha odpadła. Patrzcie, jak maska poleciała. Widzicie, tutaj właśnie jest, o w tym miejscu tam. Dobra. Tutaj jest moja część w ogóle. Chyba właśnie maska. Tutaj koło jedzie. A, koło się turla. Okej. Okay. Gdzie to koło? Tam poleciało. Tutaj mamy jakąś część kolejną. O, patrzcie, przyczepiłem maskę idealnie. Tak to się prezentuje. Myślę, że przechodzimy dalej, słuchajcie. Także lecimy. Słuchajcie, wziąłem jakiegoś systemem Nitra i jestem ciekawy, jak on tutaj się, słuchajcie, spisze. Oj, ale mu się szybko Nitro zużywa. No, trudno, lecimy. Okej. Okay. Mału. Okej. Okay. Ognia! Okej. Okay. No, słuchajcie,
fajnie nawet się niszczy. Przecież rzeczka to tak fajnie wygląda. Oj. Przepraszam, co tu się dzieje? Okej, już silnik został w ogóle zablokowany hydraulicznie, także już nic nie zrobimy, słuchajcie. Czyli można powiedzieć, że auto się nie nadaje do jakiegokolwiek użytku. Ponieważ jak już silnik zostanie zablokowany, to już koniec, po prostu nic już nie zrobimy. Tutaj mamy maskę naszą. Także trzeba... Hop. Pani masko, proszę mi tu wracać. Właśnie, może miał jeszcze przetwierdzić do auta. W sumie myślę, że przejdziemy dalej. W dół coś masz jeszcze? W dół? Tylko tyle. Sparki. Słuchajcie, wziąłem Sparki takiego kombiaka. Myślę, że on powinien się nadać jakoś do jazdy, jakkolwiek przynajmniej. Żeby mi tylko życia nie utrudniał. Także pomału polecimy sobie. O, a wy możecie zostawić taką czerwoną subskrypcję, tutaj patrzcie. O, piękny jego czerwony lakier. Z góry każdemu dziękuję, jak to zostawił. I możecie również zostawić niebieską łapeczkę w górę, jak poprzedni Monster Truck. Dobra. Hop. Lecimy. Patrzcie, widzicie tak? Te zniszczenia uwielbiam, jak one ze środka wyglądają przez takiego Monster Trucka. Widzicie? Nie wiadomo w ogóle, gdzie jesteśmy. I tak laguje kamerę, że naprawdę. No, to jest. To jest. Dobra. Zobaczmy, gdzie jesteśmy. Okej, okay, wylądowaliśmy tutaj. O, to jest nasza koło. Siema, panie koło. To już. Panie koło, proszę mi tu wracać. Trzeba pana przytwierdzić tutaj. Dobra, już się nie da to. A kiesz. Tam. Dobra. To niszczenie się prezentuje nawet ładnie, ale myślałem, że będzie trochę lepiej. Także myślę, że słuchajcie, lecimy sobie dalej. Zrób ostatni. Dobra. A Driving School już było? Jeszcze nie. Dodam. A może Electric Blue? To dwa, to i to. Okej, słuchajcie, mamy elektrycznego. Tak się prezentuje, jak sami widzicie. O, mamy pięknie, pięknie się naprawdę prezentuje. Także myślę, że ruszamy. Patrzcie, widzicie, jeszcze wam tak pokażę. Tam na masce pisze Electric Blue. Tak się prezentuje ze środka. O, widzicie, patrzcie, jak używamy tego ręcznego, to można resory również testować, tak hop. Silnik zatarty, czyli... Ha, zdechł mi przez ten ręczny. No dobra, no może być. Niech już będzie. Zobaczmy się sobie teraz, jak rozwalamy się. No, ostro, ostro idzie. Na razie wszystkie części, jak sami widzicie, odlatują normalnie z prędkością światła. Mały. Tu jest koło. Panie koło, proszę mi to wracać. Zapraszam. Czekajcie, trzeba je... tu przytargać. Tam coś jest? Oj, są części moje. Patrzcie. Dobra, także myślę, że przejdziemy dalej. To będzie ostatni Monster Truck. Okej, słuchajcie, mamy takiego ze szkoły jazdy Driving School. Także myślę, że słuchajcie, możemy ruszyć w drogę. Widzicie? Patrzcie, jeśli na przykład tutaj przelecę tak i zaraz, patrzcie, jak już się pokaże kontrolka silnika i zrobię tak, to go przeciążę. Oj. Okej. Okay. Trzeba się poturlać coraz dalej. A widzicie, to co, jakby go tak troszeczkę wspomóc i myślę, że jeśli złapię go w ten sposób i poturlam, to nie będzie całkiem głupi pomysł. Hop. Patrzcie, widzicie, trzeba go złapać, tak? No, i pięknie się turlamy. Także myślę, że słuchajcie, to by było na tyle w tym odcinku. Kto chce, niech zostawi łapeczkę, a kto chce, niech subika. Widzimy się w następnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć!